spodziewają się Państwo tutaj jakiejś zadymy, jakiegoś zakłócania porządku? Nie, na tą chwilę nie ma żadnych informacji, które miałyby wskazywać na to, że może tutaj dojść do jakiegokolwiek zagrożenia bezpieczeństwa, chociażby poprzez zebranie się dwóch pikiet antagonistycznie nastawionych wobec siebie. Natomiast jesteśmy gotowi do tego, aby w przypadku, gdyby okazało się, że ktoś chce tutaj zorganizować zgromadzenie czy manifestację w pobliżu oczywiście, aby to zabezpieczyć. Wracamy, część z nas wraca właśnie z egzaminów, więc tylko przyjechaliśmy tutaj, ponieważ samo wydarzenie odwołaliśmy. W związku z tym, że narodowcy nie otrzymali zgody na swoją manifestację. To zresztą widać na załączonym obrazku. Ulica jest zamknięta, także dla ruchu pieszych. Strona izraelska pod wpływem tego sporu w końcu powiedziała, że to były niemieckie obozy koncentracyjne, nie były w żadnym momencie polskie, więc tutaj nic nie mówili o czymś takim, że to Polacy wskazywali na tych Żydów. To mieliśmy kilka takich wypowiedzi, ale to powiedzmy takich polityków nierządowych Izraela, tylko takich, jak na przykład w Polsce są tacy, no powiedzmy, z tych mniejszych partii, tak? Na takim szczeblu były te wypowiedzi. Zgadza się, to wiadomo, nie od dziś, nie jest to tajemnicą Poli Schönera, że były to jednak hitlerowskie obozy zagłady. Przecież wiadomo, że to były hitlerowskie, ale dlaczego Polacy pomagali tym hitlerowcom właśnie w tych obozach? Jest właściciel, co pan mówi? Żyd, to jemu się to należy zwrócić. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o geszeft. Nie. Dlatego oni tak manifestują. Nie. Ajwaj, podnoszą larum. To też są ludzie, bo... i to też to są właściciele różnych kamieni. A pan jakiego pochodzenia jest? Nieważne, ja jestem Polakiem. Polakiem. Ale proszę nie dotykać mnie. Pan mnie dotyka. Ja bardzo apeluję o spokój. Jesteśmy obaj redaktorami. Powinniśmy tutaj jednak relacjonować, a nie... Przytulam Polaka, mojego towarzysza... Brudną rękę. Ale nie, brudną rękę, widzi pan. Obrażał mnie to. Ale wie pan co... A skąd ja wiem, czy pan dzisiaj dotyka człowieka? Tak. A to nie można dotykać człowieka? Ale ten pan pierwszy dotknął tego pana. Przepraszam. Ja nie jestem tutaj redaktorem. Ja jestem tutaj prowokatorem. Nie, ja nie wiem, kim pana jest wrogiem. Pan jest moim wrogiem teraz? Tak, ja jestem pańskim wrogiem, bo pan kłamie. Ale w czym? Ja jestem katolikiem, jestem Polakiem, jestem patriotą. Bzdury facet opowiada. Gdybyś był katolikiem, kiedy jestem katolikiem, to byś tutaj nie był. Ale ty tak jest. Ja rozumiem, że pewnie prawa ręka też panu chodzi do góry. Nie? To jest budynek, tu stoi. Niech pan posłucha. To wróg i nie Polak. Nieprawda. Właścicielem jest, powiedzmy, obywatel, powiedzmy, pochodzenia żydowskiego. I niech teraz pan posłucha. W tym budynku nagle mieszkają, po dekrecie Bieruta zamieszkali sobie Polacy. Proszę pana, przerywam panu. Przychodzi właściciel, niech pan za mi skończy. Ten komunistyczny cmentarz i niech pan stanie przed grobem Bieruta i tam proszę się żalić. Polacy w Oświęcimu kapo takie małych dzieci pałowali. Polacy. Drogi panie, coś mi się i zdaje, Niemcy i Polacy coś tam byli. Mi się zdaje, tak, że pan naprawdę powinien coś niecoś ogolić rozpocząć edukację na poziomie przedszkola. I zacząć od słowa przepraszam. Ten pan, wie pan, no ja mówię, że nie należy ganiać dzieci małych żydowskich do krematoriów i koniec. Polacy też się przyczynili do tego, no. A zapytam wprost, przyszedł pan tutaj prowokować? Aj, daj pan spokój. No tak, takie zarzuty się pojawiły mimo wszystko. Idź pan w cholerę.